Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Black Hat Ultra. To wszystko było jakimś tam procesem. Poszukiwałem, powiem Ci, buta idealnego. Takiego biegowego świętego grala. I naprawdę testowałem dziesiątki butów. I Five Fingers, i Merele, i tam jakieś minimusy. I bieganie takie właśnie ze śródstopia, i wiesz, żeby było fajnie, naturalnie. To na początku nie było takie miłe i przyjemne. To też trzeba sobie tam, wiesz, też uzmysłowić, że przestawienie się na bieganie, na przykład ze śródstopia, no to w moim przypadku to był bolesny proces. Zakładałem Five Fingersy, biegałem sobie tam, nie wiem, 15 kilometrów robiłem i wracałem i później był problem, żeby, wiesz, wstać z łóżka do lodówki, jak łydy bolały, tak. I w końcu doszedłem do sandałów, tą metodą prób i błędów. Bo akurat może to dziwnie zabrzmi, ale bieganie w sandałach daje mi pewność. We wszystkich biegach, w których brałem udział i we wszystkich, w których startowałem biegnąc w sandałach, wszystkie ukończyłem. To był Piotrek Perkowski. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra, w którym przedstawiam historię niezwykłych osób, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać, a tym samym motywować i inspirować innych do poszukiwania w sobie tych nieodkrytych i niezliczonych pokładów energii. Piotr jest znany również jako Jam Niezależny, Sandalista Skandalista i James. Piotr jest zwolennikiem dobrego stylu i minimalizmu we wszystkim, co robi. Żyje właściwie w lesie, odżywia się wyłącznie roślinami, a jego poszukiwania buta idealnego doprowadziły go do momentu, w którym biega właściwie bez butów. A jego stopy chroni jedynie podeszwa przymocowana do stopy kilkoma paskami. Piotr w specjalnie skonstruowanych sandałach biegowych, Monk Sandals, które doskonale znacie, jest w stanie pokonywać ogromne dystanse. Najbardziej mnie kiedyś zadziwił, gdy stanął na starcie 240-kilometrowego biegu Siedmiu Szczytów, którego trasa prowadzi przez przepiękną Kotlinę Kłodzką. W tym odcinku usłyszycie o drodze biegowej Piotrka, filozofii jego życia, odżywiania, rywalizacji i trenowania, czyli o tym wszystkim, o czym my, biegacze, uwielbiamy słuchać. Posłuchajcie. Witam Cię serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Dziękuję, Kamilu, za zaproszenie. W pięknym miejscu mieszkasz, aczkolwiek troszkę tu straszno jest. Straszno? Głucho, ciemno? Zimno? Głucho, ciemno, bo mieszkasz przy samej Puszczy Kampinoskiej. Właściwie rzucisz kamieniem, jesteś w lesie. No, nawet nie trzeba dużo rzucać, no. Jak ci się tutaj taką ciemną zimą mieszka i żyje i biega? No, fajnie jest, no to... Wiesz, mieszkanie przy lesie ma swoje plusy i minusy, tak, więc... Zimą to raczej minusy, nie? Trochę ciemno. Trochę ciemno, no chociaż mógłby śnieg spać, bo już dawno śniegu tutaj nie było, więc... No tak, a jak się śnieg pojawi, to biegóweczki się też pojawią, czy jak... No już wiele lat tutaj nie biegałem na biegówkach. Bo nie było śniegu. Nie było śniegu, więc w poprzednią zimę to trzeba było dość dobrze celować, żeby trafić. Także na biegówki to tak fajnie czekają, sobie leżą, odpoczywają, aha, ale no raczej przy tych zimach, które są obecnie, to... No tak, to trzeba nie... gdzieś uderzyć na północ albo na południe. Słuchaj, powiedz Piotrek, bo ty jesteś takim ciekawym gościem, nie dość, że jesteś mistrzem w bieganiu w sandałach, i chyba na skalę europejską, nie wiesz, znasz w Europie drugiego takiego wariata jak ty, który... Nie, no jest tam parę osób. Jest tam parę osób, no ale to pewnie parę właśnie. Takie wąskie grono, wąskie, tak? Grono, robicie jakieś zjazdy sobie? Nie, zjazdów nie ma, mistrzostw też nie ma. Szkoda. Ale myślę, że takim, no myślę, że wszyscy jakoś się tam znają, oczywiście gdzieś tam z internetów i Facebooków, czy tam, aha, Instagramów, tak, ale myślę, że jakoś tam... Znajomość osób, które biegają, to nie jest. No w Stanach jest znacznie więcej, no więc... Mhm. Ale ty nie dość, że biegasz w tych sandałach, to masz jeszcze w ogóle dużo imion różnych. Bo tak ogólnie to masz na imię Piotrek, ale jesteś jeszcze Jamesem, jesteś Jamem Niezależnym, Sandalistą, Skandalistą jeszcze bywasz. Powiem ci, że przestałem na to zwracać uwagę.
No właśnie, ja się chciałem spytać, co ci jest najbliższe, które z tych imion jest ci najbliższe i w ogóle dlaczego się tak zadziało? Nie, no najbliżej to pewnie do Piotra, tak? Mhm. Ale no, ci co mają wiedzieć, to wiedzą, tak? Jak możesz, to mi powiedz. W czeluściach internetów, tak jak zauważyłeś, występuje no pod różnymi tam, nazwijmy to, nikami. Tak. Tak to można jakoś tam nazwać, z różnych powodów, że tak powiem. Szczerze, to jakoś mi nigdy nie zależało na tym, żeby funkcjonować pod swoim imieniem i nazwiskiem. Zresztą się tak przyzwyczaiłem już nawet z dzieciństwa, bo nikt do mnie w zasadzie poza, nie wiem, rodzicami, nikt się do mnie nie zwracał Piotrze, czy tam Piotrek, czy tylko zawsze funkcjonowałem pod jakimś tam przezwiskiem, nazwijmy to szkolnym, i później nawet nikt nie wiedział, jak ja mam na imię, tak? Bo wszyscy zawsze po przezwisku. No i jak cię wołali wtedy? Wtedy byłem albo Perry, albo Perkos. Więc nawet była później taka śmieszna sytuacja, że się zacząłem tam, nazwijmy to, spotykać jakoś tam nawet jakąś tam dziewczyną, coś tam, i ona później, ale jak on ma na imię? Bo wszyscy tam zawsze mówią, Perry, coś tam, no, ale jak? Nikt po prostu nie wiedział. No ja nawet jak ktoś na ten, to już trzeba było mocno tam wnikać. No. A te, które teraz się pojawiły, no to też tam zawsze byłem wrogiem Facebooka. Mhm. Jakoś nie wygląda na to, żebyś go bardzo nie lubił. Nie, no akurat niespecjalnie. Nigdy nie chciałem nawet mieć konta facebookowego. I ten jam niezależny to się tak pojawiło, bo chciałem sobie założyć takie fejkowe konto. Aha. Bo stwierdziłem, a co, jakieś rzeczy się tam dzieją na Facebooku, jakieś wydarzenia mi tam uciekają, coś tam ciekawego można tam zawsze wyłowić jako obserwator. Tylko te wszystkie, wiesz, które tam funkcjonują, algorytmy facebookowe zawsze się tam gdzieś tam znajdą, tak? I z mojego fejkowego takiego, nazwijmy to, zaoczny, niewidoczny tam profil, nagle się okazał, o, ten mnie zna, ten mnie polubił, tak? Tutaj ktoś jakoś tam trafił, bo to wiesz, tam wyszukuje po jakichś tam numerach telefonu, mailach i tak dalej. Jak i nagle się okazało, że wiesz, miało być takie konto tylko do obserwowania, a później się okazuje, że też tak, masz tak 1000 znajomych, tak? I tak dalej. Tak, ale zgodzę się, że ten Facebook jest jakiś wyjątkowo ciężki, taki zwłaszcza ostatnio. Nie, no. Nie przepadam za no tym. No dlatego wolę Instagrama, tak szczerze, tak. Już z takich jakichś miałbym wybierać. Słuchaj, a zawsze tutaj mieszkałeś w Campinosie? Znaczy tak z urodzenia to ja jestem z Warszawy i całe życie spędzałem w Warszawie, znaczy na ćwierć wieku powiedzmy. Gdzie do podstawówki chodziłeś? Do 194. A, okay. Na Żoliborzu. I nigdy jakoś sobie nawet nie wyobrażałem, że mógłbym mieszkać w jakimś innym miejscu niż Warszawa. To moje miasto i w ogóle, tak? A później jak już minęło, rodzice się przenieśli, więc siłą rzeczy też ja się przeniosłem tutaj do Campinosu pod, no, w środek lasu, że tak powiem. No to zacząłem doceniać walory mieszkania w dziczy, że tak powiem, tak? Więc też już postrzeganie się zmieniło i teraz jakoś no, nie ciągnie specjalnie do miasta. Bywasz jak musisz pewnie w Warszawie. No rzadko. Słuchaj, a czemu to bieganie się pojawiło w twoim życiu? Skąd się wzięło? Skąd się wzięło bieganie? U mnie to się pojawiło, nawet też tak śmiesznie ci powiem, bo nigdy nie lubiłem biegać. Wszyscy się zawsze ze mnie śmieli, że o, ten co nienawidzi biegać, nie? Nawet kolega tam tak się w sumie zaczęło, że on przebiegł jakiś tam maraton. Nie tak, a w sumie on przebiegł maraton, to chyba też bym przebiegł maraton, nie? Ale nie lubiłem biegać i to był cały problem, że nie lubiłem biegać. To po prostu było jakieś, wiesz, coś za karę, żeby wyjść się ruszyć, tam przebiec jakiś tam nawet do autobusu czy coś, no to nie. I tak sobie sprawdziłem, patrzę, gdzie tu jakiś maraton jest najbliższy, żeby nie było jakoś tam za proste. Zobaczyłem tak, o, w kwietniu, nie? No to myślałem, no to 5 miesięcy, no to chyba dam radę, nie? No to zacząłem w listopadzie i przebiegłem tam chyba 1 stycznia właśnie przebiegłem pierwszą połówkę swoją w życiu i stwierdziłem, no tak, połówkę przebiegłem, no to już jest chyba dobrze, tak? No to można tam działać dalej, tak? I ten pierwszy maraton w jakim tempie poleciałeś? 3:38. A. Zrobiłem.
Miało być ambitnie, złamać 3,30, ale się nie... Tak, klasyczna ściana była, także... No, oczywiście, kurczę, wiesz, trzeba się uczyć, nie? Także fajnie, fajnie. Tak, więc tak jak wiele osób, oczywiście błędy popełnione, tak? Nie było żadnej drogi uczenia się szybkiego biegania i krótszych dystansów, tylko tak jak wszyscy chcą... Tak, jak wszyscy chcą od razu, wiesz, maraton, tak? Bo to... Bo to jest wyzwanie, co tak, ja tam będę biegł coś. Tak, bo to jest wyzwanie, tak? Bo przebiec tam piątkę, dyszkę, to... No ale wiesz co, prawda jest taka, że bardzo wiele osób nie dało rady pobiec, więc to jest, kurczę, no super, nie? Że ty byłeś w takiej formie, że mogłeś to zrobić. No jak człowiek się uprze, tak? To sobie pobiegnie, no jak już się tak już człowiek rozbiega, tak? No to już później patrzy, tak? Tu przebiegłeś, człowiek oczywiście niezadowolony, no bo zabrakło te 8 minut, żeby złamać te 3,30, no to trzeba sobie to... Więc od razu człowiek zaczyna patrzeć, tak? Przegląda, gdzie tu kolejny będzie maraton. Żeby sobie tam poprawić, tak? Więc jak już się wciągnąłem, to już tak na maksa poszło, tak? Więc... I co, ale głównie więc... miasto biegałeś wtedy, na początku? No na początku tak, na początku tylko, nazwijmy to, były te cyferki jakieś tam w głowie i klepanie tych kilometrów pod jeden maraton, drugi, żeby się poprawić i na kolejne, żeby się poprawić i żeby ta jakaś kolejna życiówka była. No a w pewnym momencie to gdzieś, wiesz, uciekło, tak? Znaczy raz się nie udało... Drugi raz się nie udało, bo to trzeba się przygotowywać tam pół roku klepania, a później jest, no niestety, no czasami jest zawód, no. I to jest właśnie to, że to przynajmniej u mnie spowodowało to, że uciekłem z ulicy. Mhm. Że możesz być wytrenowany, możesz sobie pobiec, możesz pobiec, nie wiem, świetnie, mieć nową życiówkę, ale jeżeli nie wskoczyły ci te cyferki, które miałeś w głowie, to mogą ci wszyscy powtarzać, że jest super i super wynik i naprawdę jesteś piękny, wspaniały, cudowny. A jak nie wskoczyło to, co miałeś w głowie, no to już człowiek jest... Nie czułeś tej satysfakcji po prostu z tego, tak? Tak, więc właśnie dlatego uciekłem później w teren góry, bo tam jednak, wiesz, już nie patrzysz do końca na te wszystkie cyfry, nie ma to już do końca takiego znaczenia. 5 minut w to, 5 minut w tamto, to już nie robi dla ciebie aż takiego znaczenia, tak? A nie potrafiłeś na tej ulicy sobie odpuścić po prostu i biegać dla przyjemności, nie dla cyferek? No nie wiem, no wtedy akurat była taka zajawka na bieganie, żeby złamać te 3 godziny, takie mityczne, tak? I... Oj tak, bo to było miłe. Tak. Udało ci się kiedyś złamać? Nie, zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że za dużo frustracji się pojawia później. Właśnie człowiek nie jest w stanie osiągnąć tego założonego wyniku i za dużo, no za dużo trzeba włożyć pracy, za dużo trzeba się, nazwijmy to, zarżnąć po to, żeby złamać te jakieś cyferki, a później jeżeli one i tak nie wskoczą, to tak jak mówię, tak. Jesteś dalej... Dalej jesteś sfrustrowany, tak? Nawet jak masz, nie wiem, życiówkę, tak? No to... Tak, te 3 godziny to jest taki, kurczę, no to jest problem. To jest dla głowy, dla motywacji. Nie, więc dlatego wyszedłem z założenia, że jak kiedyś sobie wyjdę, pobiegnę, zrobię. Już pewnie nawet byłem w takiej formie, żebym tak wyszedł sobie i to zrobił, ale nie mam już takiego nawet celu, tak? To już... Daleko gdzieś. Już nawet się nie chcesz sprawdzać z tym dystansem. Znaczy przestałem biegać maratony, tak? Po prostu. Tak. Nie wraca do ciebie to czasami, żeby może jednak gdzieś tam spróbować? Jak to zawsze, po latach? Zawsze wraca. Nie lubię biegać asfaltu. Aha. To nie jest jakaś pewnie jakieś wielkie odkrycie, ale wiesz, no chodzi. No, tak jak są biegi jakieś asfaltowe, tak jak, nie wiem, Wings na przykład jest fajną imprezą i fajnie, no, fajnie można się tam sprawdzić na przykład, tak? No to chodzi mi po głowie, tak? To zawsze przychodzi, że jakieś kaliska setka albo coś takiego, ale później jednak coś tam zaczyna tam świtać, że może to jednak do końca to nie jest dobry pomysł. A ultra po płaskim kiedyś próbowałeś biec? W sumie nie, bo nie biegłem nic takiego. Nic, jakiś ultra park właśnie albo kaliską setkę? Nie. Ani żadne bieganie po bieżni, ani jakieś 24. Mhm.
Mógłbym powiedzieć, że wszystko przede mną. No nie wiadomo, wiesz, no człowiek poszukuje całe życie. Kto? No, więc właśnie, więc nie będę się zarzekał, że nigdy nie pobiegnę, bo to mówię, no czasami, wiesz, przykład jakieś zapisy na jakieś zawody i a może by tak się sprawdzić, a może zrobić sobie jakąś tam kwalifikację pod jakiś tam, wiesz, nie wiem, spartatlon albo coś, a później pomyślisz, że to masz biegać tyle po asfalcie, to... No tak. Chociaż powiem ci, mój najlepszy wynik z maratonu to był z takiego biegu pobiegniętego totalnie na luzie. To wtedy zrobiłem życiówkę najlepszą. Jak się z niczym nie ścigam i pobiegłem dla przyjemności. Bo ja na przykład lubię biegać maratony, bo to jest taka dla mnie forma zwiedzania Warszawy trochę. I to było fajne. Znaczy na początku to w ogóle na tej zasadzie podchodziłem do biegania, że to jest, zresztą dalej podchodzę, że wyjazd na jakieś zawody to jest szansa odwiedzenia jakiegoś miejsca, poznania nowej miejscówki i z maratonami też tak było i wiesz, szansa na odwiedzenie, czy to pojedziesz sobie do Krakowa tutaj na przykład, czy możesz pojechać do Pragi, no to zawsze jest jakieś, wiesz, wyzwanie i jakieś... Przygoda po prostu. Przygoda, no? Tak, no. Pewnie. A kiedy weganka się pojawiła w twoim bieganiu? Jak zacząłem biegać. Czyli co tam, Scott Jurek, tak? Tak przyszło, tak. No przeczytałem oczywiście. Aha. Jest Biegaj, to pewnie jak nie jednej osoby, to taka książka, która no, albo inspirowała, a w moim przypadku też bardzo dużo zmieniła. No, to tak jak u mnie, to tak. Rozumiem cię. Bo ile byłem tam przez parę lat wegetarianinem, to po przeczytaniu tego tak stwierdziłem... Wow, można sobie. Można, nie? Można na weganie, wow, fajnie. To też chcę biegać ultramaratony, nie? I właśnie ten maraton to też było takie, że sam maraton nie był celem, tak? To raczej była taka droga do tego, żeby biegać ultra, tak? Być jak Scott Jurek, nie? On je trawę i biega ultramaratony i to jest to, tak? Więc... No, to ogromna inspiracja. I w sumie to właśnie tak wyszło, że ten moment, kiedy przeszedłem na weganizm, to jednocześnie zacząłem biegać. Więc w zasadzie od całej przygody mojej takiej biegowej, no to sobie biegam już na roślinach. A jak sobie radziłeś? No nie, no maraton to raczej prosto na tym, na roślinie, bo to wcinasz banany i pewnie jakiś żel masz w pasie i to wszystko. Ale ultramaratony górskie, jak ty się odżywiasz na trasie na górskich ultramaratonach? Tak, to różnie, to zależy jaki masz bieg. Mhm. Ale coś tworzysz swoje, jakieś produkty własne, czy nie, kupujesz coś? Sam nie. Mhm. Znaczy bazuję na czym co jest. No w tej chwili to już jest tyle do wyboru, że nie ma problemu z wyborem. Czy tam, a jakie masz ulubione rzeczy? Głównie biegam na żelach, to na Humie, bo one są też takie dość naturalne, wszystkie jakieś, no głównie ten springi albo goo, albo no one mają taki dość naturalny skład i to pasuje mi tam i pod żołądek i trochę też tak właśnie ideologicznie, więc głównie bazuję na tym, no to wiadomo, no każde ultra się rządzi swoimi prawami i zależy jak długi dystans, jak długi czas, no to wtedy się pojawia inne też jedzenie, tak? Jak to rozróżniasz? To ciekawe. Znaczy mówię, no sam nie przygotowuję, tak? Nie robię sobie żadnych tam własnych batoników, tego typu rzeczy, czy tam nie tworzę izotoników, tylko bazuję na czymś, co jest już tam, nie wiem, sprawdzone, przeliczone kalorie, czy no wszystkie jakieś krótkie biegi, no to biegam na głównie na żelach. No i staram się w sumie, jak przygotowuję się do jakiegoś biegu, to być samowystarczalnym, czyli... No, co to znaczy? To znaczy, że mam... Biorę tyle żarcia, żeby mi wystarczyło na bieg. A wszystkie punkty po drodze traktuję trochę jako taką wartość dodaną. Czyli tak. Jak nie musisz, to się nie zatrzymujesz. Tak. Żeby nie tracić czasu. Głównie, żeby nie tracić czasu, żeby mieć sprawdzone jedzenie, które wiem, znam. Wiem, że nie będę miał z tego powodu jakichś sensacji. Ale to mówię, no to też czasami jak biegasz w upale albo w innych... takich warunkach, no to fajnie sobie jakoś tam, nie wiem, pomarańczkę, arbuza przegryźć tak. Na przykład, na punkcie. Nie czujesz się za bardzo obciążony, jak wszystko bierzesz ze sobą na cały dystans? No, z reguły to nie wychodzi aż tyle. Nie wychodzi aż tyle? Nie wychodzi aż tyle żeli, ile tam... Okej. Reklamówki nie potrzeba do tego, także...
Oj, nie wiem, słuchaj, ja to zawsze biorę tyle zapasu, że mam, ale zostaje mi rzeczywiście. Nie, no coś tam zawsze z reguły jakoś tam z punktu coś tam złapię, tak? Ale to nie jest to, że bazuję na tym, no bo też na biegach nie do końca wiem, co jest na punkcie, tak? Nie wiem, co jest na punkcie, nie wiem, czy to będzie mi pasowało, nie wiem, czy będzie coś, nazwijmy to takiego, nie wiem, czy to wegańskiego, czy innego, więc skupienie się tylko na tym, że będzie coś na punkcie, no to można mieć srogi zawód, tak? No i wtedy jest już po biegu, tak? A tak to też mam taką spokojną głowę, że jeżeli mam rzeczy ze sobą, no to wiem, że od punktu do punktu spokojnie sobie dam radę na tym, co mam. Myślę trochę podobnie, ale u mnie się to kończy tym, że za dużo zabieram ze sobą. Potem wiesz, na punkcie jak znajduję coś wegańskiego, to też biorę górką i potem mi to wszystko zostaje. Tak śmiesznie jest, no człowiek nigdy nie wie, jak skończy, więc chce mieć na zapas. No dobrze, a powiedz, bo tak minęliśmy trochę temat w ogóle wejścia w góry. Skończyliśmy z twoim asfaltem, ale nie powiedzieliśmy, czemu w góry się przeniosłeś. Znaczy, okej, powiedzieliśmy trochę, bo powiedziałeś, że miałeś dosyć biegania pod cyferki. Ale jak odkryłeś góry w ogóle dla siebie? No zawsze lubiłem przebywać w górach, chodzić po górach, więc to taki trochę naturalny wybór. No i inne są doświadczenia, no to wszyscy co biegają, to nie trzeba im wiele tam tłumaczyć, jaka jest różnica z bieganiem asfaltu, a z bieganiem po górach. Radość jest większa z pokonywania takich dystansów gdzieś tam w ładnych terenach. No moim pierwszym startem to były Góry Stołowe. Maraton? Nie, tak. Mhm. No poszło jakoś całkiem dobrze wtedy, z tego co pamiętam, więc... A szykowałeś się jakoś specjalnie pod góry? W tamtym czasie już wiedziałeś, że ten trening pod góry jest troszeczkę inny niż... Nie, no wtedy bazowałem na treningu cały czas takim... Płaskim. Tak, pod maraton. Dystanse też wybierałem takie pod maraton. Później się pojawiła jakaś tam pierwsza setka. Gdzie? Która? Na Siedem Dolin. To było straszne doświadczenie. Dlaczego? No, przebiec przebiegłem, tak? Ale to, co się później działo i to, jak człowiek nie mógł w ogóle się ruszyć i chodzić i żeby wstać stronu, to potrzebował asystę, żeby usiąść na, wiesz, siedzisz na kanapie i potrzebujesz kogoś, żeby wstać. No to nie są jakieś fajne doświadczenia. Teraz schody już... są świetne. Schodzenie tyłem po schodach, no. I tak dalej, to fantastyczne doświadczenie. No właśnie. Więc pierwsza setka boli. No, to jest sama przyjemność. Potem się to wspomina z rozrzewnieniem. No, z perspektywy czasu to człowiek trochę inaczej to ocenia, tak? To też było, no, takie przeżycie, no. Chociaż może nie, no. Przebiegnięcie pierwszy raz maratonu to było faktycznie takie trochę ze strefy takiej już mentalnej, tak? I wtedy naprawdę człowiek może uwierzyć, że jest w stanie coś tam dokonać, pokonać. Jakie były kolejne biegi, które pamiętasz? Bo już trochę ich było, nie? Uzbierało się przez te... Trochę było. 7 czy 8 lat biegania, nie? Trochę było. Na początku to tak jak, wiesz, tak jak ultra i tak jak ludzie, czyli takie dążenie, żeby chcieć więcej i dalej, to głównie było takie, chyba takie fokusowanie się na dystansie. Więc jak już była ta pierwsza setka, no to człowiek już sobie tam patrzył, gdzie tam kolejna. Przewyższenia jakoś ważne były dla ciebie wtedy? Czy... Nie zwracałem na to uwagi. Aha. I zresztą teraz też do końca nie... Nie patrzysz na profil. Nie. Znaczy patrzę, ale to... No, każda góra jest taka, że trzeba ją tam pokonać, biec, podejść, nie wiem, wszystko jedno. Jest trasa do zrobienia i czy ona ma, wiesz, czy na profilu jest 5 tysięcy, czy 7 tysięcy, no to i tak to trzeba zrobić, tak? No jak człowiek już jedzie na zawody, to jest do zrobienia, tak? Więc... No wiadomo, jest. Tylko właśnie pytanie, wiesz, jaki masz stosunek, ale widzę, że taki luźny dosyć. To znaczy nie, to nie jest tak, że na przykład widzisz trasę typu, nie wiem, tak jak na przykład ja się raz wpakowałem na piekło Czantory, wiesz tam. O nie, to nigdy w życiu. To ci powiem już od razu, nie, czy nigdy w życiu. Dlaczego? Nie. Co, ja miło wspominam.
Nie, ale nigdy nie patrzyłem na profil, że tak powiem, że mnie jakoś przerażał jakikolwiek profil, tak? Bo o ile bieg Siedmiu Dolin jest takim dość relatywnie łatwym biegiem, na początek, no to szybkim to wiesz, to zależy kto jak szybko biega. No widać jakie tam wiesz, mistrzowie czasy wykręcają. Też, tak, ale relatywnie szybkim i dość łatwym, no to też nie patrzyłem, tak? Raczej mi zależało na tym, żeby na miejscu, tak? Znaleźć takie miejsce, które by mnie motywowało do tego, żeby to przebiec, żebym chciał bardzo, bardzo tam pojechać i żeby ten taki bieg zrobić. Więc tak jak pytasz o kolejne biegi, to na pewno biegłem Zuka chyba pierwszy raz. Jak zimowy bieg w ogóle? Fantastycznie. Najlepsza zimowa impreza. A to prawda, to prawda. No to można wracać w nieskończoność. Można prawie wracać. Ja w tym roku też zamierzam wracać, chociaż nie zamierzam biec, ale mam nadzieję, że uda się na imprezę przynajmniej. Po to, żeby ludzi zobaczyć. Dokładnie, to też. No. Po to są te biegi tak, głównie. Tak, tak, tak. Dla ludzi, nie? To tak. Żeby poczuć atmosferę i zobaczyć wszystkich tych... Wszystkie mordeczki uśmiechnięte, tak. No, to jest zawsze... Zbić pionę. Tak. Nie, no tak jak pytasz, no to na pewno tam w tym kolejnym roku to pamiętam, że pojechałem pierwszy raz za granicę na Transylwanię. Aha. I to też fenomenalny bieg. Może kiedyś wrócę. I no piękne, no. Piękne, piękne. Takie jak nasze Bieszczady, tylko wyższe i dziksze. Fajnie. Także na pewno super i też w tym samym roku na pewno biegłem Lavaredo, no a tam się już można zakochać, więc później to już wsiąkasz tak, że już ciężko wyjść z tego. A twoje największe marzenie biegowe w tej chwili albo turystyczno-biegowe, jakieś miejsce, które chciałbyś odwiedzić na świecie, i ale tak na biegowo? Nie, że cała masa tego jest. No, dawaj. Jeszcze człowiek w tylu miejscach nie był, to wiesz. No właśnie zawody są takim miejscem, że to jest szansa na to, żeby pojechać, zobaczyć to nowe miejsce, jakiekolwiek by nie było. Najbardziej pewnie tak to ciągnął Alpy. No inne to dla mnie są na razie takie dość mocno abstrakcyjne miejsca, bo nie byłem, więc do końca nie wiem. Pewnie się marzy o jakieś tam, wiesz, Madery, nie Madery albo inne tego typu biegi, ale myślę, że najbliżej to tak w Alpy, no. A powiedziałeś, że dla ciebie przy okazji żelów, jak mówiłeś, to opowiadałeś, że dla ciebie sposób wytwarzania tych żeli i to, że jesteś weganinem, to wszystko gdzieś tam się zbiera i kumuluje w jeden taki światopogląd człowieka, który jednak ceni sobie naturalność w tym całym procesie. I mam do ciebie pytanie, czy tak rzeczywiście jest? I jak ty to widzisz? I jak to się przekłada na twoje codzienne życie też i odżywianie i bieganie? Bo też bieganie w sandałach też jest procesem takim mocno naturalnym. To znaczy jest... dla mnie wszystko się łączy, tak? Wszystko jest dość mocno powiązane i dość mocno się z tym i też identyfikuję. I właśnie staram się, żeby wszystko było takie dość naturalne, tak? Jedzenie, no to wiadomo, że ma być naturalnie. Najlepiej zdrowo, o ile się da. A ty sam sobie gotujesz? Tak. Mhm. Dietetyków nie mam, to raczej wszystko już, wiesz, na latach doświadczeń jest wypracowane, więc człowiek tak... Zresztą sam proces przechodzenia na weganizm powoduje to, że rośnie twoja niejako świadomość, bo musisz dużo więcej poświęcać czasu i się zastanawiać, czy jakie ma wartości odżywcze, czy wszystko sobie tam dostarczysz na pewno, wiesz, więc na początku człowiek siedział i kwit w sklepie i wybierał te produkty, które tam nie mają w sobie jakichś tych wszystkich niedobrych rzeczy i tak samo później już przyrządzając, to może z kalkulatorem nigdy nie siedziałem, tak, ale zawsze mocno bazowałem na tym, żeby to wszystko było możliwie nieprzetworzone, naturalne i tak, żeby na pewno organizm był no, dobrze odżywiony, czyli no, różnorodność po prostu, tak, w tym odżywianiu. W tej chwili wchodzisz i bierzesz tylko to, co potrzebujesz, to co wiesz. No, z reguły większość rzeczy mimo wszystko bierzesz też
coś, co znasz, więc nawet się nie zastanawiasz, nawet, wiesz, omijasz wszystkie półki, które są nie dla ciebie, bierzesz to, co potrzebujesz. Ale właśnie ile jest tych półek, nie? Ile jest tych produktów? Teraz to już, wiesz, nawet już nie ogarniam tego, co jest w sklepach, bo to... No teraz to się zrobiło proste, tak? No tam 8 lat temu, jak czy już prawie 9, tam 9 leci, tak? Aż takie może proste nie było, bo trzeba było sobie samemu wszystko przyrządzić, tak? Były jakieś tam, nie wiem, dziwne papierowe kotlety sojowe. O Jezu. Nie no, firma Polsoja, przepraszam, ale moglibyście się zająć czymś innym, tak. Albo robić to porządnie. Tak, serek o smaku tekturki, tak, i człowiek się cieszył, że w ogóle cokolwiek znalazł w tym sklepie, tak, a w tej chwili jest zatrzęsienie, więc... A wpadasz czasem do Warszawy do jakiejś restauracji wegańskiej, zrobić sobie dobrze? Nie, no... Zdarza się, znaczy do Warszawy to akurat niespecjalnie, we Wrocławiu częściej bywałem, bo to bardziej takie moje miejsce z ostatnich lat. Znaczy bywam, tak, ale głównie się odżywiam tym, co sobie przygotuję, a nie bazuję na gotowcach, że tak powiem. Chociaż powiem ci, że powstała w Warszawie teraz restauracja, gdzie jest, znaczy teraz, już jakiś czas temu, gdzie jest wegański ramen. Mm-hmm. I nic tak dobrze nie robi jednak jak ciepła zupka. Mm-hmm. Jest strasznie fajne. No są takie rzeczy, do których na przykład gotowania nie mam jakiegoś wielkiego talentu, więc jakąś taką właśnie dobrą chińszczyznę to z chęcią sobie zjem, bo akurat samemu mi tak wychodzi. No. A masz czasem, ostatnio rozmawiałem z koleżanką na ten temat, masz czasem jakieś odstępstwa od weganki? I jeśli to jakie? Nie, no raczej się nie zdarza. Mm-hmm. Znaczy, chyba, że nie wiem, tak? A, no tak. Bo tak też może być, no nie umrę z tego powodu, ale jeżeli mamy jakiś tam wybór, nazwijmy, no to nie, więc też nie mam problemu z podziękowaniem, odmówieniem komuś. Święta teraz idą i już święta, już się rodzina też przyzwyczaiła i też już jest, tak, jest pół na pół, jest stół zrobiony i... To fajnie, bo moja mama, wiesz, ciągle się nie przyzwyczaiła i ciągle chce mi troszeczkę tego masełka tam dorzucić, nie? Dla zdrowia. Nie, moja nie je, ale już jest, wiesz, już jest akceptacja tego, także mogą stać wszystkie rzeczy na stole razem, się nie gryzą. A opowiedz, bo w zeszłym roku robiłeś bardzo ciekawy projekt tutaj w Campinosie, bo to jest taki, on się chyba nazywa Wielki Szlak Campinoski? Główny Szlak Campinoski. A to w tym roku? W tym roku, tak, w tym roku. Jak ci się biegło to wyzwanie? Bo tam zdaje się zdobyłeś w ogóle FKT, co nie? Na tej trasie wtedy. Tak, no wiesz, taki rok się pojawił, gdzie tych zawodów nie było specjalnie dużo w zimę, kiedy jeszcze te zawody się odbywały, to akurat nie biegałem. Kiedy już, nazwijmy to, zrobiłem formę, to się zawody skończyły, więc trzeba było gdzieś jakoś tam sprawdzić. Wszyscy jakoś złapali tam zajawkę na robienie projektów typu właśnie FKT. Zrobiło się to jakoś tam popularne. Tam Gniewko rzeźbił u siebie na Podkarpaciu jeden szlak za drugim, więc stwierdziłem, no trzeba coś u siebie też zrobić, tak? W Campinosie tych szlaków jest dużo wyznaczonych takich w formule FKT. No więc stwierdziłem, że też trzeba jakoś tam się z tym zmierzyć. Też może jakoś, nazwijmy to, zainspirować też inne osoby. Więc zrobiłem jeden szlak, później zrobiłem drugi szlak. Mhm. No i tak zainspirowałem, że już tych rekordów nie mam. Już chłopacy poprawili, także tak. Także... A ile mają kilometry te szlaki? 57 ma główny i drugi 54 bodajże. Ale to płasko, to wiesz, to jest szybkie bieganie. No tak. Chociaż trochę piachu jest, nie? Jak ta trasa no, w ogóle? Campinos to jak Campinos, no. Błota, piachy, jakieś takie pagórki, ale to... A potrzebowałeś jakiś mieć support na trasie w postaci jakiegoś sklepu albo... Jakiegoś... Znaczy tutaj to ciężko, bo jak biegniesz przez Campinos akurat, no to po drodze tam... Znaczy tam jest jakaś asfaltówka, nie? Jest jedna droga. Znaczy się przecina gdzieś tam w Roztoce. W Roztoce, ale to też trzeba by tam trochę tam zboczyć. No ale jak biegniesz FKT, no to nie ma czasu specjalnie na tam jakieś biwakowanie. Szczególnie, że taki dystans to się pokonuje tam...
na tej. Oczywiście się oszukałem na tym, tak? Bo to akurat sobie wybrałem taką pogodę, gdzie był z chwilę po burzy jakieś tam 30 stopni, więc sobie wyliczyłem wszystko, że to ładnie zajmie tam 4,5 godziny i będzie fajnie i w ogóle i sobie tam, wiesz, wyliczyłem, a co tam potrzebuję, tam 5 żeli, tak, 2 flaski i wystarczy, nie? I wystarczyło, no, do maratonu. No tak, w takiej pogodzie to jest ciężko. Tak, i ostatnie 10 kilometrów to już było, wiesz, umieranie, no. Oddałbym życie tam za jakiś mokry mech, no. Mokry mech. No akurat nie ma, no Campinos jest tak skonstruowany, że nie ma żadnych naturalnych w postaci jakiejś, nie wiem, rzeczki, że ci przepływa strumyczek, gdzie będzie płynęła woda, więc jak człowiek zostaje, to zostajesz no, z niczym, no. A sklep jest na początku i na końcu i tyle. Hardkorowa trasa tak naprawdę, trzeba się dobrze zastanowić. Więc jak człowiek się pomyli, to właśnie to jest właśnie pokonywanie w formule FKT bez supportu, że jak człowiek się pomyli, no to się płaci cenę. To do widzenia. Tak. To już ci nikt nic nie poda, nikt cię nie uratuje. Najwyżej zwłoki gdzieś tam na końcu znajdzie, no. Powiedz mi, jak wygląda twój trening? Jak ty sobie ustawiasz te treningi? Co jest dla ciebie ważne? Bo podejrzewam, że przez tyle lat ty już wiesz, co ci robi dobrze, czego nie musisz robić, na co musisz zwracać większą uwagę. Jak to u ciebie wygląda? Jeżeli chodzi o trening, znaczy trenera nie mam, nie miałem. Może będę miał. Tego nie wiem. Na razie no, bazuję na tym, co sobie wypracowałem. Ja jestem taką osobą, która lubi testować i sprawdzać różne rzeczy, co działa, co nie działa. I to tak właśnie też odnośnie czy żywienia, czy sprzętu, to ja muszę sprawdzić. Ja jestem taki, wiesz, niedowiarek, tak? Więc wiadomo, że wtedy się błędów można popełnić więcej. Mając kogoś, kto ma doświadczenie, tak jak trener, to od razu sobie skracasz, nazwijmy tą drogę. Ale lubię ten proces, ci powiem, także tak próbowanie tego, czy jakiś tam rodzaj treningu działa, czy jaki tam działa, tak? Mhm. I co na przykład dla ciebie działa? Co sobie sprawdziłeś, co jest taką bazą twojego treningu? Bieganie, głównie bieganie. No dobra. Tak? Ale nie można zapomnieć, wiadomo, o tych wszystkich innych aspektach, które są równie ważne. Zawsze mi zależało na tym, że człowiek był sprawny. Więc nie to, że same klepanie kilometrów, tylko żeby człowiek miał odpowiednią siłę. Tak, więc trzeba trochę tej siły zrobić. Najlepiej na siłowni, aczkolwiek teraz jak są zamknięte, to się bardziej skupiam na jakiejś kalistynice, bo to wtedy można sobie zrobić w zaciszu takim przydomowym, ale właśnie i uprawiam sobie jogę, czasami mówię, no głównie mi zależy na tym, żeby człowiek był sprawny, czyli żeby była i duża mobilność, ale jednocześnie też odpowiednia siła, która też się później przekłada też na bieganie, a przy pokonywaniu dystansów ultra, no to im człowiek jest, nazwijmy to, lepiej zbalansowany, no to się mniej rzeczy ma szansę popsuć. To prawda. A jak powiedziałeś o tym, że klepiesz kilometry, to jakie ilości tych kilometrów? A to różnie. No to takie widełki, jakbyś mógł powiedzieć. Tygodniowe, bo pamiętam, że miałeś kiedyś nawet taką zajawkę, żeby po 200 robić. Nie, no do 200 nie doszedłem. Nie doszedłeś. Nie. Tak do 170 doszedłem gdzieś tam na wiosnę. Uh-huh. A to już jest dużo. Jak jeszcze robisz dwie jednostki dziennie, rano po południu i tak jedziesz cały tydzień, no to się trochę tam tego zbiera, tak? Uh-huh. Czy wtedy ci to jakoś zadziałało? Dla ciebie ten trening wtedy zadziałał? Jak robiłeś tak dużo kilometrów? Ciężko mi stwierdzić, bo w tym roku akurat mamy taki dziwny rok, że mało było okazji do tego, żeby to zweryfikować. Ale fajny był sam proces taki, że człowiek robił trening rano, później jechałem do pracy, wracałem, robiłem drugi trening i już w sumie na tym drugim zapominałem, że w ogóle cokolwiek było rano. To się zlewało. Że coś zrobiłeś, tak już wiesz, to już tak było oderwane kompletnie, że już nawet nie pamiętałem o tym, że robiłem trening rano, robiłem trening po południu, później znowu wstajesz rano
i w sumie już kolejny dzień i tak dalej. Więc z żywieniem też nie było problemu, bo cały czas byłeś albo przed, albo po treningu, więc albo trzeba było uzupełnić kalorie przed, albo kalorie po. No tak, jadłeś cały czas właściwie. Tak, no akurat tak mam, że mogę jeść cały czas, to akurat u mnie, to po mnie nie widać, ale... No nie widać po tobie, ale tak. I to też ta dieta wegańska ma to do siebie, że człowiek jednak tak, przeżywa cały czas. Można dużo jeść. Można dużo jeść i nawet trzeba, bo się człowiek zamienia w mielarkę do warzyw właściwie. No to ale a robisz sobie, czekaj. A robisz sobie czasem takie szejki warzywne na przykład i wypijasz warzywa? Tak. To przyspiesza bardzo, nie? Znaczy z jednej strony przyspiesza, a z drugiej też no, łatwy sposób na to, żeby dostarczyć tam dużo wartości odżywczych w szybki sposób i trochę też sobie w łatwy sposób podbić ten bilans kaloryczny. Akurat tak mam, że mam no, problem z robieniem wagi, więc no, głównie... Czyli co, do tych warzyw sobie dorzucasz coś na przykład jeszcze bardziej kalorycznego niż same warzywa? Jak taki szejk twój wygląda na przykład? Co tam jest? No to jakieś banany, szpinak, czasami jakieś cytrusy, no bo to wiesz, takie też z zależności, tak żeby witamina C była razem z zielonymi, bo się wtedy przyswaja żelazo i później też jakieś tam białko do tego dorzucone, żeby sobie też podbić białko, jakieś tam chia, płatki owsiane. A stosowałeś kiedyś białko w... Jako suplement? Mhm. Jakie białko stosujesz? Albo San Moriora, albo My Protein. I to akurat no, dużo mi dało. Mam problem z wagą, że mi ta waga gdzieś tam ucieka i właśnie białko takie oczywiście roślinne. Tak? Mhm. I co to piłeś dość... po treningu? Takiego shake'a? Takiego koktajla, tak. I nawet się udało w zimę, ci powiem, bo odchodzenia na siłownię i picia takich tych, to udało się coś i nabudować tej masy. Tej dużo nie ma, ale się udało. Karczycho ci urosło. Tak, bicek. Bicek. Pogadajmy jeszcze chwilę o twoim treningu, bo mi nie powiedziałeś, ile kilometrów biegasz. Mniej więcej powiedzieliśmy trochę o tych 170, ale to był jakiś taki jednorazowy. Na wiosnę to tak biegałem 140, 160. Bo to też było takim, nazwijmy takim jakimś moim wyzwaniem, gdzie próbowałem właśnie robić dwa treningi dziennie i zobaczyć, jak tam będzie fizjologicznie organizm reagował na takie jakieś obciążenia. Oczywiście no, jeszcze dochodziły jakieś tam inne treningi poza bieganiem, tak? Bo to nie jest u mnie tylko samo bieganie, tylko też, jak już ci mówiłem, no to ćwiczę i siłowo i inne tam jakieś tam wygibasy. Ale czy te dystanse to było przygotowanie do jakiegoś biegu, czy to było po prostu chciałeś sprawdzić? Czy... Znaczy akurat tamto to był po prostu taki chęć sprawdzenia, zbudowania sobie formy. Podbiegi. Oczywiście no, w planie były jakieś tam biegi, które miały się teoretycznie odbywać. Umiałem i 100 milowca jakiegoś biegać w tym roku, ale się akurat nie udało. Ale głównie to chodziło mi o zaobserwowanie, jak będzie się organizm adoptował do takich obciążeń i się zdziwiłem, że bardzo, bardzo dobrze. Że dał radę. Tak. To było takie już naturalne, tak, że wstajesz, biegniesz, wracasz. Kurczę, jak ty z motywacją łapiesz do tego biegania, powiedz? No bo wstajesz rano, to wiesz, zaczyna ci świtać, jest piękne, tutaj jakieś, wiesz, słońce wschodzi, mgły nad bagnami, no to wiesz, to człowieka wyciąga, żeby poleciał. No piękne te zdjęcia na Instagrama wrzucasz czasem rano. Tak? Wracasz z pracy, idziesz na trening, masz piękny zachód słońca. Tak, jak dzień jest długi, to jest pięknie. Tak, więc się łapiesz i na wschody, i na zachody, więc to tylko, wiesz, tylko biegać, nie? Kurczę, no, to jest to rzeczywiście jakiś motywator, ta natura. Teraz oczywiście jest mniej, tak, bo to wiesz, to taka pora, że nie ma aż tych takich kilometrów. Jak się zobaczymy, jak się jakieś tam starty wyklarują, no to będzie można jakoś ten trening bardziej dopracować i sprecyzować pod konkretne zawody. Przeczytałem na Instagramie, że już coś tam masz. Urodził ci się jakiś plan biegowy na ten rok, jeśli chodzi o bieganie imprez. Znaczy na przyszłe to głównie są imprezy, znaczy na przyszłe, tak. Są imprezy przeniesione z tego roku. Które się nie odbyły, więc już
plan jest, a czy wypali, no to... To jest zawsze ten problem, żeby dopasować życie do tych nowych terminów. Tak, nie? Ale głównie chciałbym się jakoś tam oczywiście na swoje możliwości pościgać, o tak. Hmm. Czyli raczej takie imprezy celuję, które są dość tam dobrze obsadzone. Hmm. To ciekawe. Czyli to nie jest tak, że się... Przeszedłeś ten etap, gdzie się ścigasz ze sobą i zaczynasz się ścigać z rywalami. Nie, no mimo wszystko staram się jakiś tam wynik sportowy, mimo jakiś tam, wiesz, mimo tego, że biegnę w sandałach, albo mimo tego, nazwijmy to już, że tak szybko człowiek nie jest w stanie pobiec, no to jakiś wynik sportowy zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, więc to nie jest tylko ten, wiesz, bieg na ukończenie, tylko też jest... jednak osiągnięcie jakiegoś założonego przynajmniej sobie wyniku, tak? Nawet jeżeli nie biegniesz po wygraną, no to jednak starasz się jakiś wynik zrobić. Ale to jest tak, że ty przed biegiem sprawdzasz, kto startuje i z kim jesteś w stanie powalczyć? Znaczy z kim jestem w stanie, no to wiesz, no już po tylu latach to już człowiek zna, przynajmniej większość tych osób, która jest tam powiedzmy z przodu, albo tych osób, z którymi będziesz na starcie, albo będziesz się za chwilę gdzieś tam mijał. Albo on ciebie, albo ty jego. To jest takie grono już dość takie wyselekcjonowane, tak? Także jak popatrzysz na listę, to już wiesz, aha, dobra, ten już odleciał. Tu powalczymy, tutaj jest dobrze, tak? Więc... No to fajnie. Masz jakiś taki już jeden bieg i wiesz na przykład, że chcesz być, nie wiem, w pierwszej dziesiątce? No w pierwszej dziesiątce to było dobrze. No właśnie, a masz taki? To by było dobrze. Mhm. Nie, no kiedyś fajnie byłoby coś wygrać w końcu, tak? A, widzisz. Wtedy mógłbym przyjść na emeryturę. Znaczy tak sobie już kiedyś tak założyłem, że chciałbym właśnie, jak już latam w tych sandałach, to żeby sobie wygrać jakiś bieg. Ale wiesz, raczej mi chodzi o... Znaczy nie, wiadomo, że to może trochę tam życzeniowe. I jak celujesz w jakieś takie biegi obsadzone, no to szanse się zmniejszają, ale no trzeba sobie stawiać jakieś, wiesz, wyzwania, tak? Żeby przynajmniej dobrze pobiec. Fajnie, że powiedziałeś o tych sandałach, no bo trzeba powiedzieć, że jednak jest dużo trudniej biegać w sandałach. Ty jesteś w tym wyjątkowo dobry, ale wiadomo, że prawdopodobnie nawet ty bardziej komfortowo byś się czuł w butach pełnych, także mógłbyś pewne odcinki pokonywać szybciej w górach. Przypuszczalnie tak, tak by zapewne było, aczkolwiek ci powiem, że nie wiem, czy na przykład biegnąc w butach... nie ukończył jakiegoś biegu. Bo akurat może to dziwnie zabrzmi, ale bieganie w sandałach daje mi pewność. I że we wszystkich biegach, w których brałem udział i we wszystkich, w których startowałem biegnąc w sandałach, wszystkie ukończyłem. Uh-huh. Biegnąc w butach, no to już parę takich, nazwijmy to DNF-ów zaliczyłem. I to z różnych tam względów, a z reguły są to kontuzje. A że mam tendencję do skręcania sobie kostek, to bieganie w butach u mnie powoduje to, że prędzej czy później gdzieś ta kostka poleci. A w sandałach, mimo jakiś tam, że nazwijmy to pewne odcinki, tak jak mówisz, mogę pokonać, nie wiem, wolniej niż mając jakieś tam wielkie amortyzacje i wielkie wsparcie i tak dalej. No to jednak powoduje to, że w sandałach mam taką pewność, że sobie tej kostki na przykład nie uszkodzę. Ale czy to wynika rzeczywiście z budowy buta, czy wynika z tego, że bardziej asekuracyjnie biegniesz w sandałach? Uważnie, nie wiem czy asekuracyjnie, na pewno uważniej. Mhm. Ale też jest to, że no, w sandałach masz nogę na ziemi w zasadzie. Więc ta stopa nie ma dźwigni na kostce, nie ma gdzie uciec sobie na bok. Ale jednak ten bieżnik też tak dobrze się nie trzyma, prawda? Bardzo dobrze się trzyma. No ale jak wiesz, jak biegniesz po trasie jednak troszkę błotnistej... No ale to w zasadzie... Nie wiem, może to sobie jakieś tam wyżynasz grubszy ten bieżnik albo doklejasz tam coś, z Olkiem siedzicie i kombinujecie przy tych sandałach. I może masz jakieś własne super nie, ekstra. No, znaczy też sobie wybieram biegi takie, które nazwijmy to pasują tak bardziej pode mnie i takie, które mi pasują nawet nie tyle profilowo, co bardziej terenowo. Więc też wybieram, wolę biegi takie, gdzie jest też pewność tego, gdzie się poruszasz. Nie przepadam za bieganiem po Beskidach, mimo tego, że są piękne,
no to jednak to nie jest najlepszy teren dla mnie do biegania. No nie jest, nie da się ukryć, nie jest. Fajnie się tam wędruje, ale już do biegania, co pokazały tegoroczne gorce, że to jednak można się ładnie oszukać. Znacznie bardziej i przyjemniej mi się biega po Karkonoszach czy po Tatrach, bo to jednak daje mi dużą pewność, takie bieganie na ten. I tam bieżnik to akurat nie ma akurat dużego tam znaczenia. To prawda. A jak wybierasz buty pełne, to jakie marki wybierasz i jakie modele? Czy to są jakieś takie minimalistyczne modele z zerowym dropem i małą amortyzacją, właśnie żeby tej dźwigni nie było? Znaczy głównie biegam w obuwiu minimalistycznym, ale też biegam tam w Innovate'ach czy w Altrach, bo to nie jest tak, że biegam cały rok tylko w sandałach i wszystkie biegi tam w sandałach, bo ile pewnie mógłbym pokonać, nie wiem, nawet takiego Zuka pewnie. Tylko z mojej perspektywy nie ma to żadnego sensu, tak? Bo o kurczę, chciałbym to zobaczyć ciebie na sandałach na Zuku. Nie, po prostu nie ma tu, wiesz, nie. Dla mnie bieganie w sandałach ma przynosić fun, tak? To człowiek ma się tym cieszyć, takim odczuciem, wiesz, wolności, swobody, bo to jest to, co mnie tam nakręca do biegania, a nie chodzi mi o to, żeby się tam umordować, tak? Czyli wiesz, na łemkowynę założę sobie matklały, a nie sandały i tak samo na Zuka założę sobie buty z bieżnikiem, a niekoniecznie, wiesz, będę też sam sobie udowadniał, że jestem w stanie to zrobić. Trochę taki, wiesz, przerost formy nad treścią, no. No to fajnie, fajnie. Jednak zdroworozsądkowo patrzysz na... Nie, no wiesz, no, bieganie w sandałach jest fajne, ale to ma sprawiać przyjemność, tak? A nie być jakąś, wiesz, mordęgą albo, wiesz, wielkim cierpieniem na trasie, tak? No więc... dobrze, i mówisz takie rzeczy, a z drugiej strony ja ciebie widzę na starcie 240 i jak stoisz w sandałach. I co ty powiesz na to? Okej, potem się okazało, że zmieniłeś te buty po 130, na szczęście za... Znaczy na nieszczęście bym powiedział. Akurat w tym wypadku na nieszczęście, bo się posłuchałem Rafała Bielawy, który mnie cały czas tam robiąc za fotografa, mi cały czas namawiał, żebym sobie jednak zmienił, że to dobrze będzie i tak dalej i już... Tak, na pierwszej górce po zmianie już sobie nogę skręciłem. Więc, o kurtka. Więc czasami, wiesz... Ale myślisz, że dałbyś radę? Z perspektywy czasu to już wiem, żebym nie zmienił, tak? Bo to... Aha. Także zamiast zaufać sobie instynktowi, tak? No to stwierdziłem, może faktycznie lepiej założyć sobie na drugą noc buty, bo to, wiesz, jest większa ochrona i tak dalej. I inaczej stopa pracuje, też dlatego... sobie tam czasami zmieniam z sandałów na inne buty właśnie po to, żeby stopa sobie w inny sposób tam popracowała. Może trochę się odciążyła, może trochę inne mięśnie, żeby zaangażować do pracy. Kurczę, te sandały to są nawet takie fajne, że ty je możesz zabrać ze sobą, wrzucić do plecaka i na przykład wykorzystać jakąś inną parę butów między przepakami na tym samym biegu. No tak biegłem ja na sika kiedyś. Naprawdę? No. Zarobista. Że biegłem w butach i później jakieś takie, wiesz, fragmenty, które były bardziej na sandały, to sobie zmieniałem na ten, ale tak na... Już teraz tak nie robię, to jeden był taki, nazwijmy to, do sprawdzenia, czy to działa, coś takiego i teraz już nie, teraz jak już startuję, to już startuję, tak? To już jak zakładam, to już lecę od początku w zasadzie do końca. A powiedz, jak to było, jak zaczynałeś biegać w sandałach i jakie były twoje początki i jakie były pierwsze dystanse, jakie pokonywałeś w sandałach? No, żeby tak zacząć od początku, to tak jak z bieganiem, to wszystko było jakimś tam procesem. Poszukiwałem, powiem ci, buta idealnego, takiego biegowego świętego grala. I naprawdę, wiesz, testowałem dziesiątki butów i różne, różniste i z dużym dropem i z małym dropem i sobie zmieniałem jedne, drugie i patrzyłem, w których jest fajniej, w których się przyjemniej biega. Też złapałem zewkę właśnie na takie bieganie w butach minimalistycznych i wpierw jakieś tam, wiesz, i Five Fingersy i Merele i tam jakieś minimusy wchodziły i bieganie takie właśnie ze śródstopia i, wiesz, żeby było fajnie, naturalnie.
to na początku nie było takie miłe i przyjemne. To też trzeba sobie tam, wiesz, też uzmysłowić, że przestawienie się na bieganie, na przykład ze śródstopia, no to w moim przypadku to był bolesny proces. Zakładałem Five Fingersy, biegałem se tam, nie wiem, 15 kilometrów robiłem i wracałem i później był problem, żeby, wiesz, wstać z łóżka do lodówki. Ale co, łydki? To tak, łydy bolały, tak. Teraz już się trochę tam wyrobiły, więc jakoś człowiek sobie już sobie z tym radzi, więc to było takie naturalne poszukiwanie coraz to bardziej doskonałych butów, takich, które będą najwygodniejsze, najprzyczepniejsze i w końcu doszedłem do sandałów tą metodą prób i błędów. Na początku wybrałem sobie pierwsze, to właśnie nie były nawet biegowe sandały, tylko były takie trekkingowe, ale się okazało, że w tym jakoś nie, no ciężko się biega. Jeszcze tam wokół bloku to możesz sobie tam rundę zrobić, ale już jakieś takie poważniejsze to się nie da. No i w końcu trafiłem na sandały biegowe i się okazało, że to jest to. A kiedy trafiłeś na sandały Olka? Na Monk Sandals? Znaczy mówię, no pierwsze to były ten Monaslu taki tak. trekkingowy, tak. Bo jakoś ciężko było mi w ogóle się przekonać do tego, żeby założyć japonki. A się okazało, że to są jedyne, które się nadają tak naprawdę do biegania. I nie bez kozery są przez też inne firmy, czy tam nawet wiesz, Indian Tarahumara, czy coś tam, no jest pewna metoda wiązania tak w ten czy w inny sposób, które powoduje, że ta stopa nigdzie nie ucieka. Tak? Więc jak już założyłem to i poczułem tak, to jest to, więc jak odebrałem te sandały pierwsze takie już stricte biegowe, no to już machnąłem, myślę, że góra, dół. I poczułeś się jak w domu. Tak, i poczułem, że wiesz, tak, wiatr we stopach. Tak, i poczułem, że to jest właśnie ten fan taki, prawie jak dziecięca radość, wiesz. Nowa zabawka. Nowa zabawka, tak. Fajno. A słuchaj, a dzisiaj jakbyś miał polecić komuś, kto chce zacząć biegać w sandałach, no może akurat nie teraz zimą, ale kto wie, może... A też zaczynają, tak? No właśnie. Jakbyś zaproponował komuś proces przejścia na sandały? Jakie ćwiczenia, jakie dystanse początkowe? Jakbyś do tego podszedł, jakby cię ktoś poprosił o poradę? A, znaczy wiesz, no to tak jak wszystkim radzę, żeby sobie te traktować jako obuwie, nazwijmy to trochę takie dodatkowe, trochę używać je regeneracyjnie, może ktoś po biegu sobie założy, bo to masz zmęczone stopy na przykład po biegu i to fajnie mieć tą stopę, żeby jednak sobie odpoczywała i może sobie gdzieś tam, nie wiem, wyjdziesz na spacer albo sobie pójdziesz do parku potruchtać w sandałach, może wiesz, poczujesz akurat to, co ja poczułem i zobaczysz, że to jest fajne i wyjdziesz sobie potruchtać tam do parku nawet regeneracyjnie. Nie mówię, jak wiesz, nie mówię, że ktoś ma brać sandały i od razu tam sobie lecieć jakieś tam zawody, tak? No bo to nazwijmy, no to też no, trzeba jeść łyżeczką, tak? Więc tak. Wszystko pomału sobie adoptować też układ ruchu, no bo jednak bieganie w sandałach no, jest obciążające dla układu ruchu i trzeba to przystosować. No z czasem, więc biegi spokojne i pomału sobie tam truchtanie albo na całą stopie, albo na śródstopie, to już w zależności od tego, jak to ma tam układ ruchu dostosowany, to możesz sobie próbować, tak? Ale takie krótsze dystanse, no to też daje jakoś tam, wiesz, też wychodzę sobie pobiegać tam piąteczkę i jest fajnie, więc... Jest ktoś jeszcze w Polsce, kto biega, z kim na przykład się spotykasz na zawodach, kto biega w sandałach? Nie wiem, no to dużo osób coraz częściej, tak? No bo tu wiesz, najtrudniej jest przecierać jakiś tam szlak, tak? Uh-huh. Jak już zobaczysz, że już można, takie jak kiedyś tam zobaczyłem, no to już jest łatwiej, tak? No bo już ci otwiera jednak trochę głowę i jesteś w stanie uwierzyć, że pewne rzeczy da się tam zrobić, tak? A już w Polsce, no to już przebiegłem trochę tych biegów, więc ja w sumie większość takich, nazwijmy to, bardziej znanych i lubianych, więc teraz no wiesz, no to
Nie, no nie powiem ci, jak, kto tam biega, no z imienia i nazwiska, no ale coraz więcej osób się odważa, nazwijmy to, tak żeby sobie, wiesz, pobiec jakieś tam zawody. A ty w ogóle masz w sobie taką żyłkę promotora tego stylu biegania? Lubisz namawiać ludzi na bieganie w sandałach? Znaczy ja nigdy nie lubiłem nikogo do niczego namawiać. Ja coś robię, to coś, co czuję, robię dla siebie. Też robię dla Aleksandra i Monk Sandals, ale wszystko ma być takim, nazwijmy to, naturalnym procesem. Mhm. Nie powiedziałbym, że mam kogoś namawiać, tak? Bo nie powiem ci, o, weź załóż sandały, sandały są najlepsze i w sandałach będziesz, wiesz, i będziesz cool guy i w ogóle będzie ci się fajnie biegało i coś tam. Nie, nie, nie. Raczej wolę tak, żeby ktoś może sobie popatrzył, może się zainspirował. Czyli wolisz po prostu być sobą i świecić tak, przykładem tak. Po prostu. Tak, tak samo wiesz, nikogo nie namawiam na weganizm i mówię bądź weganinem, bo to jest najlepsza droga i tylko jedna słuszna ścieżka. Nie, to wiesz, chodzi o to, żeby poszukiwać, tak? Może ktoś się zainspiruje, może ktoś spróbuje, może komuś przypasuje, bo tak zobaczy, o, on może, to może ja też mogę. I tak samo jest z bieganiem, wiesz, z bieganiem w sandałach, zobaczy, o, on może biegać po górach, no to kurde, no to chyba po parku też dam radę biegać, nie? I jak ktoś sobie pobiega po parku, stwierdzi, a może jednak ten park jest za mały, może sobie pójdę do lasu, może, a i później, wiesz, się okazuje, że ten w sumie las też jest za mały, nie? I to tak, wiesz, się napędza, tak? Tak, ludzie uwielbiają sobie też przesuwać granice, nie? I poszukiwać i iść dalej. Ja swoje też cały czas, wiesz, jakoś tam staram się poszukiwać. Może to nie jest taki, wiesz, koniecznie wynajdywanie najtrudniejszych biegów, które jestem w stanie jakoś tam zrobić, ale jakieś takie własne, jakieś tam właśnie wyzwania, czy pokonanie jakichś tam zawodów konkretnych, które mi tam chodzą po głowie, żeby je akurat, wiesz, przebiec, no to tak, to na pewno. A co by było teraz dla ciebie takim największym wyzwaniem? Poza tym, żeby wygrać jakieś zawody. Znaczy nie, no nie, wiesz, nie fokusuję się na tym, żeby wygrać koniecznie zawody, nie? To pewnie, znaczy bardziej mi by chodziło o to, że można, tak? Tak. Że to jest coś takiego, że wiesz, z jednej strony, że biegam w górach i inni właśnie mogą sobie zobaczyć, że można inaczej i tak samo, wiesz, zrobienie jakiegoś wyniku, bo jeszcze trochę mi tam brakuje, nazwijmy to do tej czołówki naszej górskiej, ale to było takie pokazanie, o patrz, można, no nie trzeba biegać w tym, czy w tamtym, czy w takim sprzęcie, czy w takim sprzęcie, tylko można pobiec tak po prostu sobie tam, wiesz, w czymkolwiek, tak? I zrobić wynik w czymkolwiek, tak? Więc to nie jest to, że ja się, wiesz, fokusuję, że a, mam koniecznie wygrać jakieś tam zawody i tak dalej, tak? To może nie, tak? Ale jakiś tam, mówię, no ten wynik sportowy, mimo tego, że biegnę w sandałach, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, żeby przebiec, a zawody, no to się, nie wiem, no w Polsce, no mówię, to już chyba większość takich, które chciałem przebiec, już w sumie przebiegłem. A czy masz jakieś takie cele wewnętrzne, mentalne, jakieś swoje słabości, które byś chciał przełamać, które się odnoszą do biegania, coś nad czym pracujesz cały czas i tak sobie myślisz, kurczę, fajnie byłoby to zrobić, albo się przełamać do czegoś. Masz coś takiego? Ja wiem, to cały czas jest, wiesz, cały czas bieganie, czy tam uprawianie jakiś ten, to jest przełamywanie pewnych rzeczy. W tym roku tak, przełamałem się, bo jestem śpiochem, nie lubię rano wstawać, więc wychodzenie i bieganie na przykład z rana, to było ciekawe doświadczenie, ci powiem. Żeby się właśnie przełamać, żeby wyjść i żeby zaczynać dzień od biegania i się okazało, że to jest fajne, nie? To na przykład w tym roku to było takie właśnie moje wyzwanie, tak właśnie, żeby to zrobić i się udało, tak? Więc wyjście ze swojej strefy komfortu. A co zadziałało twoim zdaniem? Dlaczego to się udało? Po prostu przez sam fakt tego, że ty umówiłeś się sam ze sobą, że będziesz to robił i czy ci się chce, czy nie chce, to po prostu wstajesz i to robisz i w pewnym momencie to zaskoczyło i zaczęło ci sprawiać przyjemność? Tak to wyglądało? Nie wiem do końca, ci powiem, co zadecydowało o tym na przykład, że się tak przestawiłem. No oczywiście tak jak wszyscy
dookoła, zawsze sobie łatwo znaleźć jakąś, wiesz, wymówkę, tak? Albo teraz jest ciemno, albo jest zimno, tak? Bo to zawsze sobie jakiś, wiesz, łatwo sobie znaleźć jakąkolwiek, żeby nie wyjść. Oczywiście. Tak? Ale jakoś, nie wiem, no stwierdziłem, nie, no fajnie tak o wschodzie słońca sobie pobiegać i to jest, wiesz, będzie fajne i też stwierdziłem, tak no w sumie już, jak już zrobię ten trening tam z rana, no to już, wiesz, z tyłu głowy już nic nie ciąży, już nie mam takiej presji, że a to koniecznie muszę, wiesz, iść na trening gdzieś tam wieczorem, bo muszę jakąś tam swoją jednostkę zrobić. Nie, już jest, wiesz, wolna głowa, tak? Już zrobiłem to, co zrobiłem, a teraz już jest, nazwijmy to, co teraz zrobię, to już będzie wszystko, wiesz, wartość dodana, tak? Tak, a dzień zaczęty fantastycznie. A dzień już jest fantastyczny, tak? Pełen energii, już, wiesz, już swoje zrobiłeś, wszyscy tutaj, wiesz, w łóżku kwitną, śpią, czy tam się przewracają na trzeci bok, a ty... Buciki. Tak, a ty już, wiesz, a ty już jesteś, wiesz, po robocie, tak? Tak, tak. To jest fajne. No. To jest fajne. Tak. Ale kurczę, jak ty na 8 rano do pracy chodzisz, to wcześniej musisz wstawać, prawda, żeby zrobić taki trening przed pracą. No to wstajesz tam 5, no, jak tam jakiś tam, co wstajesz tam wcześniej, tak? Ale jak sobie już tam ustawisz taki, wiesz, swój taki budzik organizmu, no to wstajesz. Ale prawda jest, ty biegasz, ty jesteś tak blisko lasu, że no to jest dodatkowa motywacja. Polegająca na tym, że ty wiesz, że wstaniesz i na przykład na wiosnę albo w lato, ty po prostu masz tę lampę rano i aż się chce wyjść. To jest super. No jest to, no to zdecydowanie, no ale to już mówię, no to też jest, wszystko było jakimś tam procesem, tak? I taka chęć bycia bliżej natury, tak? No to też powoduje to, że człowieka ciągnie. Aczkolwiek i tak cały czas mnie ciągnie w góry, więc... Myślisz o tym, żeby się tam przenieść kiedyś, bliżej gór? No już byłem w Sobótce parę lat, mieszkałem w Sobótce i upałem Ślęże, więc jak miałeś do wyboru Ślęże albo pobiec sobie gdzieś tam asfalt, no to nie, no zawsze skręcasz w lewo. No jasne. No nie ma innej opcji. No i tutaj tak samo, tak? Jak wychodzę, no to nie, no to idę biegać do lasu. Nie idę klepać gdzieś tam kilometrów po asfalcie, tylko do lasu, no. Ciągnie wilka do lasu. Ciągnie wilka do lasu. Piotrek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Widzę, że jesteś szczęśliwym gościem i miło się na ciebie patrzy. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyjąłeś i że poświęciłeś ten czas i że odpuściłeś dzisiaj trening. Może nie. Może jeszcze pójdziesz. Może jeszcze nie. Tam się spotkasz z dzikami, tak? Tak, z łosiami. Z łosia. O, łosie uwielbiam. Co prawda pogoniły mnie kiedyś w Campinosie, ale są to wspaniałe zwierzęta. Nie, o tej porze roku to chyba tylko łosie takie. A, to już ci zazdroszczę, ja nie wziąłem butów, nie pójdę z tobą. Nie do patrzenia. Piotrek, dziękuję ci. Taka okazja. No widzisz, ale ja zrobiłem dzisiaj trening, więc jest okej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam cię. Dzięki. Cześć. Zachęcam was gorąco do śledzenia Piotrka, zwłaszcza na Instagramie. Na profilu Sandalista Skandalista umieszcza wspaniałe zdjęcia ze swoich treningów i zawodów, a że jego uśmiech jest zaraźliwy, a sylwetka nienaganna, to przyjemnie się po prostu na to wszystko patrzy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli chcielibyście wesprzeć podcast finansowo, to zapraszam na patronite.pl/blackhatultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc jeżeli podoba wam się to, co usłyszeliście, to bardzo namawiam do tego, aby wesprzeć moją działalność. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Wiadomo, że jeżeli podzielicie się tą treścią ze znajomymi, to jest duża szansa, że publiczność podcastu wzrośnie, co również jest dla mnie bardzo cenne. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 119 osób, ale chciałbym wymienić tutaj alfabetycznie nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Michał Stopa, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek,
Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Mąka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Franciszek Polański, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Przemysław Strąg i Edyta Winnicka. Dzięki serdeczne, że odsłuchaliście ten odcinek podcastu Black Hat Ultra. Przygotowali go Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcje i media społecznościowe. A autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze tu jesteś, to bardzo ci dziękuję. Myślę, że dzisiejszy dzień jest tak śliczny i cudowny, że warto na chwilkę się zatrzymać i pomyśleć o tym, jakie to jest niesamowite uczucie, że mamy ten dzień i że możemy się rozwijać, pracować, cieszyć się, również martwić się czasami. To wszystko są części składowe naszej egzystencji, która jest cudownym darem. Cokolwiek robisz, zatrzymaj się. Weź 3 głębokie oddechy. Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. Zaobserwuj swoje ciało, co się z nim dzieje, jak się czuje. Czy dotykasz czegoś w tym momencie? Może stoisz, może siedzisz? Zauważ, jak twoje ciało wchodzi w kontakt z innymi przedmiotami, z podłogą, z krzesłem. Zauważ te miejsca kontaktu. I zobacz, jak się twoje ciało czuje w tych miejscach. Obejmij wzrokiem przestrzeń, w której jesteś. Posłuchaj otoczenia. Zamknij powoli oczy. I chwilkę pooddychaj, badając przestrzeń wokół ciebie. Prześledź teraz swoją uwagą swoje ciało. Zacznij od czubka głowy i podążaj w dół, do szyi, do ramion. Zobacz, jak się czują ręce, jak się czuje klatka piersiowa, biodra, kolana, łydki i stopy. Przeskanuj swoje ciało powoli, ciągle oddychając. Zauważ, jak twoje ciało się czuje, czy wszystko jest z nim w porządku, czy jest rozluźnione, czy jest napięte, czy odczuwasz gdzieś niepokój. A może masz bardzo dużo energii i chcielibyście ruszyć do przodu? Dajcie sobie chwilkę spokoju i wytchnienia. Oddychajcie.
Pomyślcie, jakie to jest wspaniałe mieć siebie, mieć to ciało, mieć oddech. Jak dobrze jest mieć ten dzień. Mieć kolejne chwile, w których zawsze możemy stać się innymi ludźmi, jeśli tylko byśmy chcieli. Każda chwila przynosi nowe rozdanie i daje nam nową szansę. Oddychajcie jeszcze chwilkę. Skupiajcie się ciągle na doznaniach waszego ciała. Otwórzcie powoli oczy. Usłyszcie dźwięki. Zobaczcie swoje otoczenie. Czy coś się zmieniło? Czy wy się zmieniliście? Zauważcie, co dała wam ta chwila wytchnienia i spokoju. Fajnie jest mieć ten dzień. Dziękuję wam za to. Buźka.